Za żadne pieniądze nie kupisz dobrego gustu. Dobry gust to coś, z czym człowiek obcuje, czego się uczy, na co zwraca uwagę, w stosunku do czego nie idzie na żadne kompromisy. To są wysokie standardy, to jest wrażliwość na piękno, umiejętność doceniania drobnych niuansów i przede wszystkim także spostrzegawczość. Czy duże pieniądze są gwarancją świetnego gustu? Absolutnie nie. I właśnie w tym odcinku udowodnię ci, jak duże pieniądze potrafią wyglądać kiczowato we wnętrzach. I często okazuje się też, że im więcej tych pieniędzy się ma, tym rzeczy, które się za nie kupuje, są coraz tandetniejsze, bo ludzie na siłę chcą być oryginalni. Partnerem kanału jest firma Brainhouse, która zajmuje się automatyką budynkową, czyli tworzy profesjonalne, inteligentne domy, mieszkania oraz siedziby firm. Link do partnera znajdziesz w opisie tego odcinka. A dzisiejsze zestawienie zaczniemy od sztuki Kaws, której twórcą jest Brian Donnelly, który wykorzystuje połączenie graffiti, połączenie kultury popularnej oraz sztuki. Zaczynał on jako artysta uliczny w latach 90., a Kaws bardzo szybko zyskało globalną sławę dzięki charakterystycznej postaci, która przypomina trochę zdeformowaną myszkę Miki. Jest to połączenie kreskówek Disneya z takim buntowniczym duchem sztuki ulicznej, czego efektem są właśnie te dzieła, które dla wielu bardzo mocno rezonują we współczesnej kulturze. Zabawki artystyczne KAWS, które często nazywane są także zabawkami projektanckimi, no nie są tylko zabawkowymi przedmiotami kolekcjonerskimi, ale przez wielu uznawane są też za cenne aktywa na rynku sztuki. Są to limitowane edycje, które wydawane są w małych ilościach, co oczywiście sprawia, że są też pożądane przez kolekcjonerów i entuzjastów. Figurki oscylują gdzieś w granicach od ponad 2000 dolarów, natomiast jeden z rekordowych wyników sprzedaży takiego dzieła osiągnął prawie 2,5 miliona dolarów na aukcji. No, jak widać, cena wcale nie zawsze jest odzwierciedleniem atrakcyjności danego przedmiotu, który sprzedawany jest naprawdę za horrendalne sumy. Moim zdaniem, natomiast ten hip-hopowy styl wokół tej sztuki, która no, jest tak naprawdę plastikową lalką z wydrukowaną grafiką, nie robi nic z przestrzenią Twojego domu. To po prostu wygląda jak duża lalka we wnętrzu. Która też przy okazji niemało kosztuje, i według mnie te pieniądze lepiej jednak byłoby zainwestować w coś, co faktycznie podniesie atrakcyjność Twojego wnętrza, albo chociażby jego funkcjonalność czy wygodę. Jest to oczywiście niekonwencjonalne, jest to nowoczesne, ale czy jest to ładne? No, dla mnie osobiście niespecjalnie. I wcale nie uważam, żeby był to wnętrzarski element, który w jakikolwiek sposób wpłynie na atrakcyjność wnętrza. Moim zdaniem te figurki nie dodają żadnej estetyki, żadnego smaku w Twoim domu. A Ty co o nich sądzisz? Czy uważasz, że są one warte swojej ceny i czy kupiłabyś, kupiłbyś coś takiego do swojego domu? Napisz w komentarzu. Teraz omówię bardziej niszowy i też dosyć specyficzny styl, którym jest pokazywanie luksusowych samochodów jako elementu wystroju wnętrza, które często znajdą znajdują się na przykład za szklaną szybą która widoczna jest na przykład z pozycji salonu. Ja absolutnie nie mam problemu z tym, że są na świecie ludzie, którzy zarabiają dużo pieniędzy, którzy kupują sobie bardzo drogie rzeczy, często też nawet irracjonalne z punktu widzenia innych ludzi, bo skoro ich na to stać, skoro mają na to środki, mają fantazje, mają marzenia, to niech je spełniają i nic nikomu do tego. Natomiast sam fakt, że takie rzeczy prezentowane są w taki sposób w domu, no moim zdaniem niestety nie wygląda to dobrze. I o ile oczywiście sam, sam Samochód jest piękny, jest luksusowy, jest wyjątkowy, jest bardzo ekskluzywny. To nadal uważam, że jego miejsce jest w garażu. I wcale niekoniecznie musi być on widoczny z pozycji salonu, bo on tą salonową ozdobą nie jest samochód służy do jazdy, a nie do dekorowania wnętrzarskich przestrzeni. Trochę kojarzy mi się to też z takim dubajskim stylem, który słynie z przepychu, z ogromnej liczby pieniędzy, bogactwa, ale też paradoksalnie w niektórych przypadkach z brakiem wysublimowanego gustu. Ma być bogato i tyle. Koniec kropka. Nic więcej się nie liczy. Pieniądze muszą być widoczne. Jeżeli pomyślimy sobie o tym, jakie jest przeznaczenie samochodu, no to myślę, że wszyscy zgodzimy się, że samochód służy do jazdy. Nawet jeżeli mówimy o samochodach kolekcjonerskich, które z oczywistych względów no nie są używane codziennie, ale okazjonalnie to nadal tymi samochodami się jeździ. Natomiast jeżeli samochód ma być przeznaczony jako element wystawy naszego salonu, no to gdzieś po drodze ta logika no nam się mocno gubi i coś zaczyna być z tym nie tak. To jest też trochę tak, jakby kupić sobie na przykład markowy, bardzo drogi fortepian do domu, na którym nikt nigdy nie będzie grał. Przeznaczenie konkretnych przedmiotów przestaje wówczas w ogóle obowiązywać i nikt nie czerpie z nich takiej przyjemności, jaką one powinny człowiekowi dawać. Ja sama bardzo lubię luksusowe, drogie samochody i nie należę do kobiet, które rozpoznają samochody wyłącznie po ich kolorach i uważam, że świat motoryzacji jest bardzo interesujący, a samochody są przepiękne i nawet gdybym mogła mieć kolekcję luksusowych Aut w swoim domu, to nigdy nie trzymałabym ich za szklaną szybą swojego salonu, bo ten obraz mi się po prostu kłóci. I nie chodzi o to, że samochody same w sobie nie są piękne, no bo są. Natomiast one nie powinny być elementem wystroju salonu. Miejsce samochodu jest w garażu. I z tego miejsca, nawet jeżeli ktoś nie chce takimi samochodami jeździć na co dzień, też te samochody można podziwiać. Jeżeli mówimy o markach luksusowych, to jest jedna firma, która no, nie koreluje z moją estetyką, a jest to firma Versace, która również wypuściła swoją kolekcję Versace Home. I wiele przedmiotów ma ten klasyczny motyw głowy meduzy, który widoczny jest na różnych przedmiotach, takich jak na przykład poduszki, kubki, ręczniki. I niezależnie od tego, z jakich materiałów te rzeczy zostały wykonane, to sam motyw oraz to, że są one bardzo bogato zdobione, niestety w dużej liczbie przypadków na danym metrze kwadratowym potrafi sprawiać wrażenie kiczu. I absolutnie nie ma znaczenia, że jest to firma Versace i że to kosztuje dużo, bo to po prostu wygląda tandetnie. Naprawdę nie trzeba obwieszać metkami od góry do dołu, epatować wielkimi logotypami, które są widoczne dosłownie z kilometra, żeby mieć świetnie i jakościowo urządzone wnętrza. Zresztą nagrałam bardzo ciekawy odcinek na temat Quiet Luxury i tym, czym tak naprawdę jest luksus, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, który jest też ponadczasowy, jest piękny, jest elegancki, dlatego jeżeli jeszcze nie miałaś, nie miałeś okazji, obejrzeć tego odcinka. To serdecznie Cię do tego zachęcam i tu zostawiam do niego link. Motyw głowy meduzy, który widoczny jest na poduszkach, na dywanikach, na krzesłach, na ręcznikach, na meblach czy na jakichkolwiek innych rzeczach, moim zdaniem jest po prostu istnym koszmarem. Wszystko zaczyna być tak intensywne, tak krzyczące, tak ozdobne, że całe wnętrze nabiera bardzo przestymulowanego wyglądu. Ta stylistyka nie będzie dobrze się starzyć, ona absolutnie nie jest ponadczasowa, ani tym bardziej nie jest wcale elegancja. Elegancka. I jak widać, znane nazwisko nie sprawi niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że nagle wszystko staje się idealne. No bo wcale nie jest idealne. Ale też, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nie uważam, że nie można mieć markowych rzeczy. Jeżeli kogoś na to stać, super, niech sobie takie rzeczy kupuje. Nic nikomu do tego. Mi chodzi wyłącznie o to, że na takich elementach jest bardzo wyraźne, bardzo rzucające się w oczy logo, co w dużej liczbie przypadków staje się po prostu przytłaczające. Podam teraz przykład, który no... W jakim stopniu będzie związany z takimi logotypami, ale myślę też, że znajdzie się sporo zwolenników takiej stylistyki. A mowa tu o inicjałach na elementach wystroju wnętrz, na przykład na poduszkach. Na ręcznikach czy na jakichś meblach. Ja rozumiem, że monogramy na różnych meblach mogą być ciekawym i też spersonalizowanym dodatkiem, ale niestety często w przypadku bardzo bogatych ludzi takie monogramy we wnętrzach zaczynają wyglądać no nieco kiczowato, jeżeli widoczne są na zbyt dużej liczbie wnętrzarskich elementów. Jeżeli dojdzie się do takiego punktu, w którym umieszcza się swoje imię albo litery imienia i nazwiska na wszystkim, no to naprawdę bardzo łatwo można przegiąć, sprawiając tym samym, że wnętrze zacznie wyglądać dość dziwacznie. No ja niestety nie rozumiem zasadności robienia takich rzeczy. To znaczy, trzeba podpisać inicjałami fotel, żeby wiedzieć, że ten fotel jest tej konkretnej osoby, bo bez podpisywania go inicjałami nikt w domu o tym nie wie. No, no nie wiem, może ktoś z Was będzie mi w stanie to wytłumaczyć, bo jak na razie nie bardzo w ogóle to rozumiem. Jeszcze w przypadku chociażby ręczników ma to jakąś zasadność, zwłaszcza kiedy na przykład ręczniki są identyczne, więc, żeby nie pomylić, który należy do której osoby, no to za pomocą takich inicjałów łatwo można je rozpoznać, ale meble, dywany. No, jaki jest tego sens, przejdę teraz do punktu, który był powtarzany w tak wielu moich filmach, że mam nadzieję, że wielu moim widzom wejdzie to już w krew. A mowa tu oczywiście o marmurze. I tak, ja oczywiście wiem, że marmur jest materiałem naturalnym, że jest to kamień, który jest drogi, który jest piękny, który ma wiele bardzo ładnych odmian, więc można wybrać coś, co będzie wyglądało nietuzinkowo we wnętrzu. ale jeżeli tego marmuru we wnętrzach jest zbyt dużo i jeszcze. Nie daj Boże, wszystko się świeci, no to, to naprawdę bardzo łatwo o A już w szczególności, kiedy użytych jest zbyt dużo elementów, które marmur ten imitują. Ja osobiście uważam, że nic co imituje marmur, nigdy nie wygląda tak pięknie jak kamień naturalny, i nic ani nikt nie do tego nie przekona. Bo kiedy ktoś jest spostrzegawczy, to od razu zauważy graficzność wielu przedmiotów, które marmur ten imitują. I to jest właśnie przykład tej mody, która obowiązywała kilka lat temu, która tak naprawdę nadal jest bardzo widoczna, która może być też bardzo szkodliwa dla wnętrz. Dlaczego? Dlatego, że ludzie często nie znają umiaru, nie potrafią wyznaczać racjonalnych granic, uważają, że inwestowanie dużych pieniędzy we wszystko, Zawsze da im gwarancję sukcesu, co jest absolutną bzdurą. Nieważne, ile pieniędzy nie wsadziłabyś, nie wsadziłbyś w dane wnętrze, jeżeli nie masz dobrego gustu, jeżeli nie masz wyczucia stylu, nie masz poczucia estetyki, ale także umiaru, nigdy nie osiągniesz spektakularnych efektów. I pieniądze nie są tu żadną gwarancją. Spójrzmy chociażby na takie łazienki. No, mnie osobiście kojarzy się to na przykład z taką rosyjską stylistyką i rosyjskim przepychem, a nie z wyrafinowaniem i z dobrym gustem. I to wcale nie wygląda drogo, tak jakby się chciało. Kamien... We wnętrzach jest jedną z tych rzeczy, gdzie mniej znaczy więcej. Jestem bardzo ciekawa, co sądzisz o omawianych przeze mnie przykładach i czy uważasz, że są one zasadne, czy wręcz przeciwnie. Napisz w komentarzu. A jeżeli mogłabyś, mógłbyś dodać jakieś inne elementy, o których warto byłoby wspomnieć, to koniecznie podziel się swoim zdaniem w komentarzu pod tym odcinkiem. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiłaś, nie zrobiłaś, o kliknięciu przycisku dzwoneczka, by być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które będą pojawiały się regularnie na moim kanale oraz będzie mi także bardzo miło, jeżeli klikniesz łapkę w górę pod tym odcinkiem, za co z góry bardzo Ci dziękuję. I oczywiście zapraszam Cię już na kolejny film, jak zwykle w przyszły piątek o godzinie 19:30. Tymczasem trzymaj się ciepło, no i do zobaczenia.